Dzisiejszymi gośćmi na tym spotkaniu są Kamil Guzea oraz Paweł Sobolewski. Powitajmy ich brawo. Przed samą rozmową zobaczmy krótki materiał filmowy o naszych gościach. Przez większość swojej piłkarskiej kariery związanej z województwem podlaskim. Z wychowań zdrowotnych Sobol wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, którego nie oddaje do dnia dzisiejszego. No, myśmy wszyscy wiemy, dlaczego sobie robią, że żołbiega, bo w ofensywie jest bardzo niebezpieczny piłkarz. Czasami wyjeżdża z Kielc i później wraca, chyba jest on tutaj dobrze, jak myślę, że jeszcze długo zostanie. Rodowity Kielczanin, praktycznie jedyny wychowanek Korony Kielce, który regularnie gra w pierwszym składzie drużyna, objął trener Marcin Sasa, ale Kuzi stracił za długo miejsce na całej obronie. W tym sezonie jednak znów regularnie występuje w pierwszej jedenastce. Nie zmienił tego nawet transfer Pawła Golańskiego. On sam się skreślił w pewnym momencie, ale później dostał drugie życie i myślę, że nie wykorzystał się. Tak się nie wydaje. Jest to taki wychowany właśnie kierowski drużyny. Dobrze, bo w takim razie musi podobać troszkę wiedzy bardziej w sporze. Przejdziemy do rozmowy. Chcielibyśmy wręczyć nagrodę w konkursie, który zorganizowaliśmy przed tym spotkaniem. Mianowicie należało poprawnie wytypować naszych gości dzisiejszego spotkania. Jest wśród nas zwycięzca konkursu, który właśnie poprawnie wytypował naszych gości. Zapraszam tutaj do mnie. Muszę być prawo. Dla kolegi koszulka już z podpisami naszych gości. Myślę, że będzie wspaniałą pamiątką po tym dzisiejszym spotkaniu. Gratulujemy jeszcze raz. Tradycyjnie zapytam Was, czy spotkaliście się w klubach, w których graliście wcześniej z taką inicjatywą podobną do tej, czyli spotkań z kibicami? Ja się nie spotkałem. Jestem pierwszy raz na takim spotkaniu. Kamil? Nie było takich rzeczy nigdzie. A jak oceniacie taką inicjatywę? Czy wypytywaliście kolegów? Jak wyglądały wcześniejsze takie spotkania nasze tutaj? Nie pytaliśmy, no, czy to jest fajne, że każdy zasługuje na to, żeby ze wszystkimi porozmawiać i spotkać się z każdym zawodnikiem na żywo, bo my jesteśmy normalnymi ludźmi, tak jak wszyscy. Jest to na pewno fajna sprawa. Ja do kandydatów troszeczkę się podpytywałem. Wszyscy byli zadowoleni po tych rozmowach, także myślę, że ja też będę. A powiedzcie, czy w jakiś sposób śledzicie działania stowarzyszenia Kamil, ty rok temu miałeś okazję współpracować z nami przy akcji mikołajkowej? No była taka akcja i właśnie wiem, czy śledzę. No, cały czas na bieżąco gdzieś tam sobie patrzę, co tutaj się dzieje Kielca z kibicami, bo kiedyś sam gdzieś tam sobie jeździłem na ten mecz z nami. Tak jak mówię, no, lubię popatrzeć na to i tak mówię, interesuję się tym, co robicie, jak robicie, a tym bardziej, że jest naprawdę kupę fajnych akcji już poza tych stadionowych boiskowych, gdzie dzieciaki mogą zyskać, to jest najważniejsze. Cały Kielcach słychać o tym, co robią kibice Korony. Widać nawet, jeżeli chodzi o wyjazdy na mecze, jak to jest rozreklamowane, żeby wyjeżdżać na mecze, a przede wszystkim widać to na stadionie, podczas meczu. Ameryki nie odkryje po dobrych meczach i po bardzo dobrych meczach, które rozgrywaliśmy wcześniej, przychodzą mecze też te i słabsze. Mecz ze Śląskiem była to pierwsza połowa, na pewno słabsza w naszym wykonaniu. Druga połowa myślę, że już stała na niższym poziomie. Strzeliliśmy dwie bramki, mogliśmy strzelić jeszcze więcej. No, mecz z Chorzowem, trzy punkty i może tylko tyle powiem o tym meczu. Kamil, w takim razie, zwiększenie naszych liczb wyjazdowych po porównaniu z poprzednim sezonem, za każdym razem bijemy te rekordy z poprzedniego sezonu, jest nas coraz więcej na wyjazdach. Czy to ma jakiś wpływ na Waszą postawę na boisku i Waszą grę? To ma bardzo duży wpływ. No, jak mówię, my już nawet przed meczem rozmawiamy w autobusie, my z Tobą, czy kibice razem, miło i przyjedzie i tak dalej, bo dla nas jest to ważne.
ilu ludzi ze sobą mamy za plecami, ilu za nami trzyma kciuki. 10 razy tyle sztabem jest przeciwko, także mówię, im więcej, tym lepiej. Ostatnio mieliście nawet okazję włączyć się w naszą propagandę wyjazdową. Czy widzieliście ten materiał w internecie, który był nagrywany u nas na stadionie? Ja widziałem. I jak oceniacie siebie w tej roli? Co tu oceniać? No, cieszymy się, że możemy się w jakiś sposób dołączyć i jeszcze pomóc zachęcić ludzi, żeby nas wspierali. Czyli zrozumiałem, że na przyszłość możemy na was liczyć tego typu inicjatywach i swoją postawą także zachęcicie wszystkich kibiców do wyjazdu. No tak właśnie, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, także śmiało. Jesteś wychowankiem Korony, w latach 93-97 występowałeś w niej jako junior. Jak wspominasz tamte czasy? Przede wszystkim to były ciężkie czasy, było, tak powiem, w Koronie nie było gdzie się wykąpać, nie było już o jakiejkolwiek wodzie, to trzeba było sobie zapomnieć. No ciężko naprawdę. To były momenty, gdzie nie było po treningu, zima, trzeba było przyjść i przejechać jeszcze mokrym portalionie autobusem do domu i dopiero się wykąpać. Także wtedy to były te ciężkie czasy na Koronie. Koronie miał już 3 podejścia. Najpierw wiek juniorski, następnie sezon 2003-2004, no i obecny sezon. Co możesz powiedzieć o ruchu kibicowskim w Kielcach właśnie na przestrzeni tych kilkunastu lat? Na pewno wszystko się zmieniło. Jak mówię wcześniej, nawet w tej trzeciej lidze, wcześniejsze czasy, nie za dużo pamiętam. Pamiętam jedynie tam taki malutki byłem, gdzieś tato mnie zabrał, ale wtedy jeszcze nie było, chyba jeszcze nie było wtedy tak naprawdę szalikowców. Na pewno teraz wszystko poszło do przodu, już wszystko zaczęło prężnie działać, nie ma tych samych partyzanki i tak dalej, zorganizowane od razu za tym. Paweł, Kielcach jest już piąty sezon, a więc o jeden więcej niż w Białymstoku. Od razu przedłużyłeś kontrakt o kolejne 2 lata. Chyba już jakoś związałeś się właśnie z Kielcami. Tak, bardzo dobrze się tu czuję. Niestety w grudniu minie 4 lata. Podpisałem kontrakt na 2 lata. Kupiłem sobie tutaj mieszkanie, żeby poczuć się jeszcze mocniej w Kielcach. Także mam swoje mieszkanie, mam swój kąt w tym mieście. I tak już jak powiedziałem wcześniej, bardzo się dobrze tutaj czuję. Moja rodzina, moje dzieci chodzą do szkoły, moja córka do przedszkola. Żona też nie narzeka, także naprawdę jest fajnie. Latem było głośno o twoim przejściu do Jagiellonii. Ile w tym prawie? Każdy jest ciekawy, dlaczego nie poszedłeś jednak do Jagiellonii? Tak, było zainteresowanie ze strony Jagiellonii. Ja chciałem tylko powiedzieć, że od pół roku wcześniej, jak było zainteresowanie ze strony Jagiellonii, chciałem podpisać i przedłużyć tutaj umowę już pół roku wcześniej. Niestety coś, nie wiem gdzie, na pewno nie u mnie, coś się komplikowało. Mam tu na myśli górę. Także było to przeciągane z miesiąca na miesiąc i po prostu nie byłem pewny, czy klub chce ze mną przedłużyć tą umowę. Białystok mnie zna, nie na co mnie stać i myślę, że ogólnie z przebiegu czasu jestem zadowolony, że tutaj zostałem, że tam nie poszedłem, mimo że oni się oddawali troszkę wyżej od nas, ale tak jak powiedziałem, bardzo dobrze się tu czuję, chciałem tu zostać, chciałem przedłużyć umowę i to mi się udało. Widział cię w zespole, teraz jednak mimo przyjścia Pawła Goleńskiego nadal masz miejsce w pierwszym składzie. Los jest przewrotny. Miałeś chwilę zwątpienia w tym czasie? Na pewno coś tam pojawiało się w mojej głowie, że żeby sobie to odpuścić, może poszukać szczęścia gdzie indziej, bo była sytuacja jaka była. Natomiast sam fakt, że jestem stąd i codziennie patrzę na swoje dziecko, jak latam po domu, biega, kopię piłę cały czas w koszulce i tak dalej. Żona też namawiała na to, żeby walczyć, żeby nie poddawać się i to robiłem.
nie poddałem się i za wszelką cenę no chciałem wygrać. Przed Wami przerwa, a potem dwa ważne mecze z GKS-em i Legią. Czy podobnie jak my też nie możecie doczekać się tych spotkań? No oczywiście, że nie możemy się doczekać, tym bardziej, że tylko że nam idzie, wiadomo, że jak są sukcesy, to człowiek chce grać jak najszybciej. No i nas się tutaj dziwić, że szybko czekamy, żeby ta przerwa minęła i żebyśmy przystąpili do kolejnych gier. To ja spytam Kamila. Kamil, mówiłeś, że byłeś już na paru wyjazdach Korony. W takim razie gdzie byłeś z Koroną na wyjazdach? Ostatni jaki były, to był w Lublinie na motorze pierwszej lidze. Ten deszcz. Tak, ten deszcz. Ja mam pytanie, czy jeszcze pojedziesz z nami? No jeżeli będzie taka okazja, nie będę grał, nie widzę przeszkód. Myślę, że miejsce w autokarze się znajdzie. Na pewno z przodu. Tak, Pawła. Paweł, skoro Andrzej w wieku 31 lat znowu wrócił do reprezentacji, czy zastanawiałeś się nad tym, czy Smuda może znaleźć dla Ciebie miejsce? No, różne rzeczy krążyły. Dowiadywałem się, że przyjeżdża Smuda, żeby obserwować, między innymi były takie momenty, że i mnie obserwować. Może się zdarzy taki dzień, że mnie powoła, ale no, nie napinam spokojnie. Robię to, co mogę najlepiej, a to już od trenera zależy w reprezentacji, czy potrzebuje takiego zawodnika jak ja. Pytanie takie, na przykład przegrywacie 3-0 do przerwy, nie? I nie daj Boże, żeby tak było. I czy jest jakiś zawodnik wśród Was taki, że wchodzi kurwa gdzieś do szatki i no, nie macie gaj, czy tam co? No, kto podnosi wtedy no, Was na duchu, czy tam trener, czy jest któryś zawodników taki zjadami, żeby się wychodził kurwa na się grany? Przede wszystkim nie pana wiedzieć, czy chybaliśmy się. Chybaliśmy się do roli? Chyba nie. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, tak? Czyli każdy ma jakieś własne zdanie i nie będziemy, że tak powiem, będziemy do szatni, będziemy siebie chujami rzucać, bo to na tym polega. To sami musimy dojść do tego, to co robi źle, co musimy zrobić lepiej. No, nic nie będzie sobie tam rzucał, że ty jesteś taki, ty taki. Ja uważam, że krzyk to oznaka słabości, tak w ogóle. Ja myślę, że powinniśmy sobie bardziej podpowiadać to, co robimy w szatni. Podpowiedzi konstruktywne, co mamy zrobić lepiej na boisku, a nie krzyczeć, bo jakbyśmy zaczęli 20 chłopa w tej szatni małej krzyczeć na siebie, także co to by było, prawda? Także podpowiedzi, na pewno nie krzyki, bo to do niczego nie prowadzi. Śpiewacie jak jedziecie na przykład na wybrzeżu albo coś tak, ale po kibicowsku jednak będzie żołą jakieś tam kurwa kaczkę przyczynić. Jesteśmy śmieszni, piosenkarzy, że śpiewać. Jesteśmy grobni. Ale my też nie. Nie no, każdy z nas mówi w innym języku. No to przecież żartuję, bo dużo jest obcokrajowców w naszym zespole. No, ciężko tak by było zebrać zespół pieśni i tańca. Mamy jazdy dalekie. Teraz zaprosić wszystkich do obejrzenia reportażu z ostatniego meczu Korony w wykonaniu kibiców, czyli reportażu z wyjazdu na Chorzów. Krótko mówiąc, powrót Torka. Do tego kielecka inwazja. Wszyscy na Chorzów! Korona, wszyscy na gościom, za to, że chcieli z nami porozmawiać. Zachęcam teraz do zdobycia autografów przy pamiątkowych zdjęć. Dziękuję bardzo i do następnego.